Prędzej czy później to musiało nastąpić. Na szczęście póki co atak prawdziwej zimy spółdzielcza administracja dzielnie stara się odpierać, także na osiedlu Sobieskiego. Mieszkańcy ogólnie są zadowoleni, choć no, zdarzają się też osoby, które twierdzą, że oprócz chodników dobrze odśnieżonych, mają być też odśnieżone ciągi jezdne, jak również wjazdy do garaży. No, dla nas priorytetem są ciągi piesze. I to właśnie o chodniki, schody czy osiedlowe alejki pracownicy administracji dbają najbardziej. Priorytetem jest w tym przypadku bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko związane z tym, co mają pod nogami, lecz także nad głową. Dlatego każdej zimy ludzie z SMLW czujnie spoglądają na dach SAM-u przy ulicy Husarskiej. Jest na bieżąco monitorowany. Pokrywa śniegu jest od 20 cm do 50 cm, więc no, jakby zagrożenia nie ma. Ale no, będziemy zrzucać śnieg z tego budynku z uwagi na to, że zapowiadają kolejne opady i nie chcemy doprowadzić do tego, żeby tego śniegu się tak nagromadziła taka ilość, żeby stwarzał zagrożenie. Co do budynków mieszkalnych, powiatowy inspektor budowlany zapewnił administrację, że lokatorzy śniegu obawiać się nie muszą. Zalegająca na dachach warstwa jest dla konstrukcji bloków całkowicie bezpieczna. Osobną kwestię stanowią niedogodności związane z koniecznością usuwania śniegu z osiedlowych chodników. Chcąc zrobić to na czas, pracownicy spółdzielni muszą uruchamiać swe maszyny odpowiednio wcześnie. One wyjeżdżają dosyć wcześnie, około 5 rano, czasami troszkę wcześniej, z tego względu, że no jeżeli jest to jest dosyć duże osiedle i po prostu, żeby dotrzeć wszędzie na czas, jak mieszkańcy wychodzą do pracy, to tak, żeby mogli już po chodniczku sobie swobodnie, bezpiecznie iść, nie musieli się przedostawać przez ten duży śnieg. Mając to na uwadze, administracja prosi więc mieszkańców o przymknięcie oczu na drobne, akustyczne niedogodności. Oczu, a najlepiej również uszu. Mieszkanie w bloku ma sporo zalet, ma też i wady. Jedną z nich jest na pewno kłopot z usuwaniem nieczystości. Nie każdy ma ochotę na to, aby wyjść z mieszkania i przejść się do altanki śmietnikowej. W wieżowcach są na szczęście sypy. Problem polega jednak na tym, że często ląduje w nich nie to, co powinno. Mieszkańcy potrafią naprawdę różne dziwne rzeczy wrzucać do szuflady sypowej, gdzie to coś potem utknie w międzyczasie. Trzeba wyjąć i nie dopuścić do tego, żeby ten lej sypowy dalej się zapychał. A co jest wrzucane? Ano, wrzucane są poduszki, wrzucane są jakieś cząstkowe regały, wrzucane są szuflady, wrzucane są parasolki i to jeszcze tak sprytnie wrzucona była, że się po prostu w tym leju sypowym otworzyła. Ostatnio w jednym z sypów w bloku 69 na osiedlu Jagiellońska wylądowała cała półka. Pracownicy administracji musieli się sporo namęczyć, aby udrożnić komorę. Jakaś tam półka się zaklinowała i potrzeba było bardzo, bardzo dużo pracy, żeby złamać tą półkę, żeby ona mogła po prostu spokojnie sobie na dół do komory sypowej zlecieć. Różne dziwne rzeczy mieszkańcy potrafią wrzucać także i do kanalizacji. Niedawno właśnie wyciągnięty został kurczak. Nie wiemy, jak się udało tam komuś tego kurczaka wkręcić. Są wyrzucane pampersy, a skutkuje to niestety tym, że zapycha się kanalizacja i wybija przede wszystkim u mieszkańców mieszkających na parterze. No jest to bardzo nieprzyjemne. Niedawno byliśmy w takim mieszkaniu, które było po remoncie i dosłownie fekaliami celusieńkie zalane. Dlatego też administracja osiedla apeluje do mieszkańców, aby pamiętali o tym, że do sypów wrzuca się tylko odpady komunalne. Wszelkie gabaryty lub większe śmieci trzeba znosić na dół. Natomiast w kanalizacji powinno lądować każdy wie co.